Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram 31. sesję Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 27 maja 2021 roku. Na dzisiejszej sesji witam Pana Wójta Gminy, Pana Damiana Sławskiego, witam Pana Zastępcę Wójta, Pana Piotra Burasa, witam Panią Skarbnik, Panią Justynę Błaszczyk, witam Panią Sekretarz, Panią Wiolettę Balicką, witam Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, Pana Sylwestra Dudka, witam naszego pana mecenasa, pana Krzysztofa Włodarczyka. Witam kierowników i pracowników referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Witam pana sołtysa. Witam szanownych państwa radnych. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, prosiłbym może o powstanie. 27 maja został ustanowiony w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego, dlatego z tego miejsca wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym, ale i wszystkim, którzy tworzą nasz samorząd, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia przede wszystkim w tych trudnych czasach, gdyż wiemy, jaką wartością w tym momencie to zdrowie stało się nas wszystkich, wszelkiej pomyślności. I czego tylko, szanowni państwo, zapragniecie w życiu zawodowym, ale i w życiu osobistym. Dziękuję wam z tego miejsca za dotychczasową współpracę, za to, jak wiele wnosicie wszyscy do naszego samorządu, za wszelkie kłótnie, za wszelkie spory, gdyż zawsze one prowadzą do tego, aby naszym mieszkańcom żyło się dobrze. Spieramy się nieraz, natomiast zawsze spieramy się słusznie. Spieramy się w takim celu, aby wypracować rozwiązanie jak najlepsze dla naszych mieszkańców, aby gmina Miedziana Góra była miejscem jeszcze lepszym, jeszcze przyjaźniejszym dla naszych mieszkańców i dla wszystkich, którzy w najbliższych latach, w najbliższych miesiącach nimi się staną. Jestem głęboko przekonany, że ta współpraca nadal będzie obfitowała w kolejne sukcesy i ta kadencja jeszcze przyniesie wiele dobrego dla naszego samorządu. Także raz jeszcze, drodzy radni, sołtysi, pracownicy samorządowi i wszyscy, którzy ten samorząd tworzycie, przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia w Dniu Samorządu Terytorialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że dla wójta tak samo życzymy najlepszego, bo wójt też się tam dokładał do tego. Dziękujemy. Dzień dobry. Dobrze, szanowni państwo, zamykamy punkt numer 1, przechodzimy do punktu numer 2. Jest to stwierdzenie kworum. Bardzo proszę stwierdzić kworum. Bardzo dziękuję. Na dzisiejszej sesji jesteśmy w komplecie, także mamy obecnych 14 radnych. Zamykamy punkt numer 2, przechodzimy do punktu numer 3. Wybór sekretarza obrad. Szanowni państwo, zgodnie z alfabetyczną listą obecności, sekretarzem dzisiejszych obrad będzie pan radny Wiesław Tokar. Czy pan radny wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Także stwierdzam, iż sekretarzem dzisiejszych obrad jest pan radny Wiesław Tokar. Zamykamy punkt numer 3. Przechodzimy do punktu numer 4. Jest to przyjęcie porządku obrad. Szanowni państwo, porządek obrad macie przed sobą. Czy są jakieś uwagi do tego porządku obrad?
Proszę bardzo. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby zdjąć z porządku sesji punkt 10 dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze. Chodzi o późniejszy termin już po odbyciu Komisji Zdrowia, no, która jest przewidziana na 7 chyba czerwca. Czy ma pan na myśli Radę Społeczną? Tak, tak. Dobrze. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś inne uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma uwag, rozpatrujemy wniosek pana radnego, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wykreśleniem punktu numer 10? Jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 11 radnych za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Także stwierdzam, iż z porządku obrad punkt numer 10 został wykreślony. Bardzo proszę o odświeżenie porządku obrad. Jak widzicie, szanowni państwo, punkt numer 10 został wykreślony, także przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za. Także stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty. Zamykamy punkt numer 4. Przechodzimy do punktu numer 5. Jest to przyjęcie protokołu z sesji numer 30/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Szanowni państwo, porządek obrad został, protokół został państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi dotyczące tego protokołu? Jeśli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji numer 30/2021? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za. Także stwierdzam, iż protokół został przyjęty. Zamykamy punkt numer 5. Przechodzimy do punktu numer 6. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, sprawozdanie z działalności wójta gminy Miedziana Góra za okres między sesjami to jest od 29 kwietnia bieżącego roku do 27 maja bieżącego roku. Kalendarium wójta gminy Miedziana Góra. 29 kwietnia spotkałem się ze starostą kieleckim panem Mirosławem Gębskim oraz radnym powiatu kieleckiego panem Kamilem Piaseckim w sprawie planowanej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Bobrza. Kolejnego dnia, to jest 30 kwietnia, wziąłem udział w akcji pod nazwą Cukierek za papierek sprzątamy naszą gminę. Natomiast 3 maja uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej Witencji Ojczyzny oraz złożyłem wiązankę pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w centrum naszej gminy. 10 maja spotkałem się z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Bibliotek. Natomiast 11 maja uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie planowanej budowy kanalizacji i przebudowy wodociągu w miejscowościach Przyjmo, Ćmis, Kobylaki, Ćmis, Wręba. To jest etap 5, zadanie 3 i 4. 13 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Promocji Gminy. Natomiast 14 maja uczestniczyłem we wręczeniu medalu za wysokie wyniki sportowe dla Natalii Opala.
19 maja spotkałem się z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panem Grzegorzem Socha, w sprawie omówienia współpracy przy wspólnie realizowanych programach, to jest czyste powietrze oraz odbiór i unieszkodliwienie azbestu. 23 maja uczestniczyłem w wydarzeniu pod nazwą Bieg wokół Góry Grodowej, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywny Śmisk. Natomiast 24 maja podpisałem umowę na dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus edycja 2021, jak również tego samego dnia uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 25 maja wspólnie z radnym Łukaszem Woźniakiem spotkałem się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie budowy gazociągu na ulicy Wyrowce. Natomiast kolejnego dnia, to jest 26 maja, uczestniczyłem w naradzie koordynacyjnej w sprawie rozbudowy kanalizacji i przebudowy wodociągu. To jest etap 5, zadanie 1 i zadanie 2. Podpisane umowy. Z Małgorzatą Szymaniec na projekt zmiany stałej organizacji ruchu w Ćmińsku. Kolejna umowa z firmą Bioselect na odbiór i unieszkodliwienie odpadów z terenu gminy Miedziana Góra. Z przedsiębiorstwem Eko na odbiór odpadów zawierających azbest. Z firmą MEPIS, spółka komandytowa, na doposażenie placu zabaw na ulicy Laskowa. Z firmą Masterplan Rafał Kozieł na projekt decyzji urbanistycznej oraz opinię. Z firmą Sopel na dostawę i montaż wiaty przystankowej oraz z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie opieki dzieci do lat 3, to jest nasz gminny żłobek. Ważne zagadnienia. Szanowni Państwo, z inicjatywy dwóch radnych, pana Rafała Wiórka i pana Łukasza Woźniaka, jak już wcześniej zostało powiedziane, 30 kwietnia w naszej gminie zostało zorganizowane wydarzenie o nazwie Cukierek za papierek. Sprzątamy naszą gminę. W ramach akcji ogromnej ilości śmieci, które dotychczas znajdowały się w rowach, lasach i miejscach użyteczności publicznej, dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców zostały uprzątnięte, w zamian za co każdy uczestnik akcji otrzymał od nas słodki upominek. Kolejne ważne zagadnienie. Szanowni Państwo, od początku tej kadencji systematycznie staramy się doposażać jednostki OSP w sprzęt, który jest niezbędny w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przykładem właśnie takich inicjatyw i takiego zaangażowania jest zakupiony przed 2 laty samochód dla jednostki OSP Kostomoty II przy zewnętrznym dofinansowaniu. I właśnie w ramach tego samego programu w tym roku udało się pozyskać kolejne wsparcie finansowe, dzięki czemu jeszcze w tym roku jednostka OSP Bobrza wzbogaci się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, będzie to średni samochód. Także stary, wysłużony stary odejdzie w niebyt, a zastąpi go nowe auto, dzięki czemu też zdolności ratowniczej jednostki zdecydowanie się poprawią. Widzimy, że jest duże zaangażowanie ze strony druhów w Bobrzy. Jest to zgrana jednostka, która zawsze ma chęcie do działania, natomiast nie zawsze ma możliwości, gdyż ten sprzęt no niestety dotychczas nie służył tak, jak powinien, dzięki też przez co też jednostka nie była dysponowana, a w momencie, kiedy taka dyspozycja była, no niestety zdarzało się, że nie była w stanie wyjechać, dlatego też niezbędne było tutaj też dzięki Państwa rannych decyzji w naszym budżecie zabezpieczyliśmy środki na poziomie 400 tysięcy złotych i kolejna kwota, kolejne 400 tysięcy złotych, jest to dofinansowanie zewnętrzne, dzięki czemu też jeszcze w tym roku ten samochód trafi do tej jednostki. I kolejne też ważne zagadnienie, które również dotyczy miejscowości Bobrza. W poprzednim roku złożyliśmy wniosek wspólnie z powiatem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Kosztorys inwestorski tej inwestycji wynosi 7 300 000 zł i ta inwestycja otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 60%, z czego kolejne 40% zostanie współfinansowane przez samorząd gminy Miedziana Góra i przez powiat kielecki. Także tutaj widzimy też przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminy Miedziana Góra a powiatem kieleckim. Ja tylko nadmienię, że będzie to największa inwestycja drogowa realizowana przez powiat
Kielecki, gdyż to właśnie powiat kielecki jako zarządca drogi jest również grantobiorcą w przypadku tego naboru. Kolejne ważne zagadnienie. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach miało miejsce uroczyste podpisanie umów z wybranymi samorządami z województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w ramach konkursu Maluch Plus 2021. Wśród 20 samorządów, które otrzymały wsparcie, w programie znalazła się również nasza gmina. Wsparcie pozyskane w kolejnej edycji tego programu to kolejne środki, które udało nam się pozyskać na bieżące funkcjonowanie niedawno utworzonych miejsc żłobkowych w naszej gminie. Jest to wsparcie na poziomie 31 tysięcy złotych. Jest to wsparcie z modułu numer 2, czyli z modułu, który zakłada wsparcie samorządów, w którym taki żłobek już funkcjonuje. Ta kwota została przydzielona na podstawie ilości miejsc żłobkowych, które u nas mamy, a ich w tym momencie jest 48, także była to maksymalna, czy też minimalna jedyna kwota, jaką w tym naborze mogliśmy pozyskać. Kolejne bardzo ważne zagadnienie, i tutaj również będę prosił Państwa o przekazanie tej informacji mieszkańcom. Do publicznego wglądu zostało wyłożone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra. Z tym dokumentem można zapoznać się w naszym Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu od 26 maja do 17 czerwca. Także jeśli są jakieś zapytania ze strony mieszkańców, uwagi, czy też po prostu chcieliby zapoznać się z tym dokumentem, to zapraszamy do naszego urzędu. Taka możliwość do 17 czerwca będzie. W związku, Szanowni Państwo, w związku z łagodzeniem obostrzeń firma świadcząca usługi przewozu osób na terenie gminy Miedziana Góra z dniem 24 maja wznowiła kursy busów na trasach Podgród Tumlin Ćmińsk oraz druga trasa Bobrza Ćmińsk. Ponadto prowadzimy nabór na wolne stanowisko, to jest inspektor do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi. W najbliższych dniach odbędą się rozmowy z kandydatami, którzy ubiegają się o zatrudnienie na tym stanowisku. Kolejne zagadnienie, Szanowni Państwo. W tym roku już po raz kolejny, natomiast po raz pierwszy w formule online w Gdyni odbyła się gala prestiżowego ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu, w ramach którego otrzymałem wyróżnienie w kategorii włodarz gmina wiejska powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Udział w tym plebiscycie jest bezpłatny i jest on skierowany do wszystkich miast i gmin w kraju. Nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwała kapituła rankingu złożona z ekspertów do spraw samorządu terytorialnego, świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej, czyli głównego organizatora plebiscytu. Podstawowe wartości rankingu to bezstronność i równość szans, zaś sami uczestnicy oceniani byli za działania w obszarze zarządzania gminą i finansami, infrastruktury, gospodarki, oświaty, wychowania, zdrowia i transportu publicznego. W przypadku oceny włodarzy eksperci dodatkowo weryfikowali sposób koordynowania prac samorządu, wizję czy sposób zarządzania poszczególnymi instytucjami. Tutaj, Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze troszkę odpowiedzieć, bo jest to co prawda wyróżnienie w kategorii włodarz, gmina wiejska powyżej 5 tysięcy mieszkańców, natomiast nie odbieram tego wyróżnienia jako wyróżnienie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla wszystkich przedstawicieli samorządu, którzy tworzą naszą gminę, bo wójt jest tylko liderem, jest osobą, która pewne prace koordynuje, natomiast wiele rzeczy nie byłoby możliwych bez zaangażowania pracowników gminy, jednostek podległych, radnych, sołtysów i wszystkich innych osób, które swoimi cennymi radami każdego dnia nas wspierają. Dlatego też z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować za to wszystko, co wspólnie w roku 2020 udało się osiągnąć, gdyż musimy mieć na uwadze, że jest to nasz wspólny sukces i w żaden sposób nie odbieram go personalnie, gdyż co prawda jestem osobiście wyróżniony, natomiast myślę, że bez pracowników Urzędu Gminy, jednostek podległych, państwa radnych i sołtysów to wyróżnienie na pewno nasza gmina po prostu nie zostałaby na forum tego plebiscytu dostrzeżona.
I ostatnia informacja, szanowni państwo, która się w sprawozdaniu nie znalazła, ponieważ jest informacją sprzed godziny. W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji i przebudowę wodociągu w miejscowości Przyjmo. To jest etap piąty, zadanie trzecie, także planujemy, że jeszcze w tym roku uda się rozpocząć pracę. Harmonogram będzie w taki sposób opracowany, że sama budowa powinna zakończyć się, jeśli dobrze pamiętam, w kwietniu roku przyszłego. Ponadto oczywiście, szanowni państwo, każdego dnia rozwiązywałem problemy związane z funkcjonowaniem, problemy i zagadnienia związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jednostek podległych. Odbyłem szereg spotkań z mieszkańcami, jak również pracownikami, także bezpośrednio cały czas byłem zaangażowany w pracę naszego samorządu. I na tym sprawozdanie zakończono, także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo, przepraszam, bardzo dziękuję panie wójcie. Szanowni państwo, pytania co do sprawozdania wójta w punkcie numer 15, są to zapytania i wolne wnioski. Zamykamy punkt numer 6, przechodzimy do punktu numer 7. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Szanowni państwo, powyższa uchwała została omówiona na komisji. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5 macie państwo przed sobą. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej odczytanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 7, przechodzimy do punktu numer 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034. Powyższa uchwała została również omówiona na komisji. Czy są, szanowni państwo, jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Sobczyk. Dyskusja? Nie, ja nie. Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Wieloletniej prognozy finansowej gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034. Podstawy prawne. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w załączniku wieloletnia prognoza finansowa, który po zmianach stanowi załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF-u, który po zmianach stanowi załącznik numer 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Załącznik objaśnienia do uchwały wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik numer 3 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej czytanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 8, przechodzimy do punktu numer 9. Jest to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego. Powyższa uchwała została również omówiona na komisji. Czy są, szanowni państwo, jakieś pytania dotyczące tej uchwały?
Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Udziela się pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego na realizację planu przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w miejscowości Przyjmo Bobrza na odcinku od 2640 metrów bieżących w wysokości 1 470 000 zł w podziale 430 000 w 2021 roku, 1 040 000 w roku 2022. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miedziana Góra. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej czytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 9, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Powyższa uchwała została również omówiona na komisji. Czy są, szanowni państwo, jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy z dnia 27 maja 2021 rok w sprawie dopłaty do odbiorców usługi polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podstawy prawnej Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się dopłatę w wysokości 50 groszy za metr sienny netto do odbiorców usługi za zbiorowe odprowadzenie ścieków systemem grawitacyjnym. Punkt 2. 0,74 złotego za 1 metr sześcienny netto dla odbiorców usługi za zbiorowe odprowadzenie ścieków systemem ciśnieniowym. Paragraf drugi. Dopłata obowiązywać będzie od dnia 7 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Dopłata, paragraf trzeci. Dopłata zostanie przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze spółki z OO po przedłożeniu miesięcznego rozliczenia ilości poboru wody i oczyszczania ścieków. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miedziana Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 7 czerwca 2021 roku. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej odczytanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 11. Przechodzimy do punktu numer 12. Jest to przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliście raport o stanie gminy za rok poprzedni. Także dyskusja nad tym raportem odbędzie się na kolejnej sesji, czyli sesji czerwcowej. Będzie połączona również z absolutorium. Także tutaj proszę przeanalizować ten raport, zastanowić się, może jakieś pytania będą. Także dyskusja na sesji czerwcowej. Zamykamy punkt numer 12. Przechodzimy do punktu numer 13. Są to sprawy różne. Szanowni państwo, jest dzisiaj z nami nasza nowa, nasza pani sekretarz, pani Wioletta Balicka. Witam serdecznie jeszcze raz. Pani sekretarz tutaj współpracuje z nami od dość niedawna i bardzo bym prosił może kilka słów na temat swojej poprzedniej działalności, może jakieś plany. Bardzo proszę, pani sekretarz.
Witam Państwa, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Nazywam się Wioletta Balicka i jak Państwo wiecie, od 17 maja jestem sekretarzem gminy. Moje wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, wiedza, umiejętności są ściśle związane z pracą w administracji samorządowej. Czy ja mogę? Przepraszam, bo mi będzie wygodnie. Mam 29-letni staż pracy i całą swoją karierę zawodową związaną byłam z Urzędem Miasta Kielce. Przeszłam tam całą ścieżkę kariery zawodowej od młodszego referenta, który zajmował się prostymi sprawami biurowymi, do rzecznika prasowego. Odpowiadałam za realizację polityki informacyjnej trzech prezydentów miasta, a przez ostatnie 17 lat kierowałam biurem, które wchodziło w skład Wydziału Organizacyjnego. Generalnie wszystkie sprawy, którymi się zajmowałam, oczywiście przez ten czas zakres działania biura ulegał zmianie, tak? Ale najważniejsze sprawy, za które odpowiadałam, to organizacja obsługi interesantów, głównie w trzech punktach informacyjnych Biura Obsługi Interesanta, obieg dokumentów, nadzorowałam pracę kancelarii ogólnej, nadzorowałam pracę archiwum zakładowego, odpowiadałam za opracowywanie, oczywiście przy współudziale wydziałów Urzędu Miasta, regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta, przygotowywałam projekty zarządzeń prezydenta, inne akty wewnętrzne, sprawy związane z jakby działalnością urzędu, jego bieżącym funkcjonowaniem i pracą. To był główny zakres moich zadań. A prywatnie bliskie mi są sprawy gminy Miedziana Góra, ponieważ od 17 lat jestem mieszkanką gminy i bardzo ważne jest dla mnie to, że swoją pracą będę mogła służyć się mieszkańcom gminy. Bardzo dziękuję pani sekretarz. Dziękuję. Macie państwo jakieś pytania może? Jeśli nie, to bardzo się cieszymy, że jest tu pani z nami. Wierzymy w to głęboko, że współpraca będzie nam się dobrze układać, także witamy serdecznie na pokładzie, jak to się mówi potocznie. Dobrze, szanowni państwo, zamykamy punkt numer 13. Przechodzimy do punktu numer 14. Przyjęcie od radnych interpelacji na piśmie. Czy macie państwo jakieś interpelacje? Jeśli nie ma, zamykamy punkt numer 14. Przechodzimy do punktu numer 15. Zapytania i wolne wnioski. Tutaj bardzo proszę o pytania najpierw dotyczące sprawozdania wójta za działalność między sesjami. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. Mam pytanie związane z kanalizacją. Chodzi mi o zadanie pierwsze i drugie, etap piąty. W związku z tym, że już prace zbliżają się ku końcowi, chciałem się zapytać tutaj o większe roboty dodatkowe czy powtórzeniowe związane z tymi zadaniami. Może o samym postępie prac, także szanowni państwo, jesteśmy już na końcówce prac. Rozpoczęły się również odbiory inwestycji, także pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wspólnie z przedstawicielem wykonawcy dokonują przeglądu kilometry, metr po metrze danej sieci. Natomiast do samych robót odtworzeniowych, powtórzeniowych, ja ewentualnie poprosiłbym panią kierownik o odpowiedź i rozszerzenie tego zagadnienia. Na zadaniu pierwszym i drugim mieliśmy trzy takie główne zagadnienia dotyczące robót dodatkowych. Robót powtórzeniowych nie było. Pierwsze roboty dodatkowe dotyczyły przebudowy wodociągów. Właściwie kilku odcinków wodociągów, które były niezbędne do wykonania ze względu na przepięcia mieszkańców i przebieg tych wodociągów w innym miejscu niż w pasie drogowym, w którym jest w tej chwili to umieszczone. Dotyczyło to, jeśli dobrze pamiętam, miejscowości Bobrza. W miejscowości Bobrza również mamy roboty dodatkowe wynikające z budową wysięgników wodociągowych,
które nie były objęte pierwotnym projektem, a także mamy budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjmo przy ulicy Pańskiej. Oprócz tego jeszcze na ulicy Podgród w wyniku odkrytych elementów wodociągowych były wykonywane dodatkowe sieci wodociągowe. To chodzi mi, jeżeli sieć wodociągowa, to nie mam pytania, chodzi mi o kanalizacyjne. Czy na te roboty będziemy składać wniosek o dofinansowanie? Czy dostaniemy jakieś dofinansowanie? Chodzi mi o te roboty. Na jeden z aneksów był wniosek o dofinansowanie, dotyczył właśnie wydłużenia odcinka w miejscowości Przyjmo. Okay, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Przy ulicy Prostej. Nie pod Grodziu, tylko pod Gliniu, przepraszam, moje przejęzyczenie. Na Prostej, na ulicy Wodnej prace, które są wykonywane, są zgodne z projektem i z pierwotnym zadaniem. Tam są dwa kanały, jeden kanał grawitacyjny i jeden kanał tłoczny. Szanowni Państwo, ja przypominam, żeby kierować wypowiedzi do mikrofonu. Jeszcze jedno pytanie można, to już nie związane z kanalizacją. Tutaj do Pana Wójta, w związku ze spotkaniem z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Panem Sochą, chciałem zapytać się tutaj, bo mamy, chodzi o czyste powietrze, czy widziałem akurat Stop Smog, że nowy program jakiś miał być większym dofinansowaniem, około 80%, czy my jako gmina, co robimy z naszej strony, bo tych wniosków za zeszły rok było aż 7, aby tych wniosków przynajmniej na ten rok było więcej. Ja się tutaj akurat program Stop Smog jest inaczej prowadzony od czystego powietrza, bo tak Państwo dobrze wiecie, czyste powietrze na podstawie porozumień w dużej części zostało przekazane do samorządów i tak właśnie w ramach tego porozumienia również aplikacja tego wniosku jest możliwa w naszym samorządzie. Natomiast Stop Smog tutaj w tym momencie nie ma takiego, nie jest polityka w ten sposób prowadzona, także aplikowanie jest możliwe tylko w funduszu, ewentualnie chyba przez internet, ale to nie jestem też pewien, ponieważ nie znam szczegółów. Natomiast no, jeśli będzie taka możliwość, aby ewentualnie w jakimś zakresie przez nasz urząd te wnioski przechodziły, no to oczywiście będziemy to rozważali. Mówię rozważali, ponieważ też musimy mieć po pierwsze pracownika, który ten program będzie obsługiwał, bo już w przypadku czystego powietrza, Szanowni Państwo, tych obowiązków do samorządów zostało scedowanych coraz więcej i zostało nam przedstawione nowe porozumienie. Natomiast my go jeszcze na chwilę obecną nie podpisaliśmy, ponieważ po pierwsze nie mamy tutaj możliwości organizacyjnej, czyli pomieszczenia czy też wolnego biurka, po drugie też pracownika, którego moglibyśmy, że tak powiem, w ten program zaangażować. Także pomimo chęci czasami istnieją pewne przeszkody. Natomiast w takim zakresie, w jakim wcześniej to było możliwe, wnioski na czyste powietrze można cały czas u nas składać. To, Panie Wójcie, to porozumienie podpisane w 2019 roku to było na jaki okres? Podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. To chyba bezterminowo. Tam jest okres wypowiedzenia tylko 3-miesięczny, bez względu, że tak powiem, która ze stron to wypowiada. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Tak, to jest dokładnie to zadanie, bo tutaj, żeby zamontować takie progi, potrzebna jest zmiana organizacji ruchu, postawienie znaków, ewentualnie ograniczenie prędkości, także czyli to jest fundusz sołecki, tak, no to jest właśnie, to zadanie. Fundusz sołecki, to chciałam się upewnić. I jeszcze punkt drugi z firmą Bioselect na odbiór i unieszkodliwianie odpadów. Na jakim poziomie koszty są, żeby mieszkańcy również wiedzieli i co z ceną za wywóz, jeśli chodzi o właśnie o mieszkańców, czy ta cena ulegnie zmianie, żeby tak oficjalnie powiedzieć ewentualnie mieszkańcom. Tak. Mhm. To jest, Szanowni Państwo, umowa podpisana dokładnie z konsorcjum firmy Biosele, która jest w tym konsorcjum liderem i partnerem
z firmą Zieliński, która dotychczas świadczyła na terenie naszej gminy usługi polegające na odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów z terenu gminy Miedziana Góra. W przetargu, który został ogłoszony przez nasz samorząd, wystartowały dwie firmy i spośród tych dwóch firm najkorzystniejszą ofertę dla naszych mieszkańców, dla nas złożyło konsorcjum firmy Bioselect i firmy Zieliński. Ta kwota, która została zaproponowana na chwilę obecną, daje nam podstawę, czy też gwarancję na chwilę obecną, że te stawki nie zostaną zmienione. Natomiast pamiętajmy też, że opłaty za odpady naliczane są na podstawie tonażu. Także jeśli strumień odpadów będzie na bardzo podobnym poziomie, to te stawki zostaną takie, jakie mamy w chwili obecnej, czyli 17 zł. Natomiast w momencie, kiedy strumień odpadów, czyli ilość odpadów, które wytwarzają mieszkańcy, wzrośnie lub promnik podniesie, że tak powiem, ceny za odbiór tych odpadów, my również będziemy zmuszeni do tego, aby tą stawkę podnieść. Natomiast na chwilę obecną taka podwyżka nie jest planowana. Natomiast tutaj też gwarancji ja Państwu dać nie mogę, że przez cały okres umowy ta stawka zostanie zachowana, bo jest wiele czynników, wiele zmiennych, na których my po prostu nie mamy wpływu i przewidzieć ich nie jesteśmy w stanie. Jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o kalendarium, o ten etap piąty, zadanie 3 i 4, to co będzie teraz przetarg ogłaszany, czy 3 i 4 mam tutaj. Czy w tym przetargu będą też jakieś dodatkowe prace, jeżeli chodzi o te tereny, które już niby są w tej chwili kanalizowane? No tak jak było do tej pory, że jakiś tam etap zakończyliśmy, natomiast jeszcze firma gdzieś tam ma uzupełnić ulice, które są nieskanalizowane w terenie, takie nitki, jak to się, wysięgniki, no nie wiem jak to nazwać. Tak było przy Wyrowcach, tak jest teraz przy Ćmińsku i nie wiem, czy w tym etapie też jest coś dodatkowe, bo nie widzieliśmy tych planów. Szanowni Państwo, tak jeszcze woli jasności tutaj w kalendarium jest spotkanie czy też narada w sprawie rozbudowy kanalizacji etap 5, zadanie 3 i 4. Natomiast w dniu dzisiejszym postępowanie przetargowe zostało ogłoszone tylko na zadanie 3, czyli to jest sołectwo Przyjmo. I w tym zadaniu, w tym postępowaniu przetargowym również przewidzieliśmy prace dodatkowe, które po prostu których nie da się przewidzieć, bo zawsze na etapie budowy kanalizacji okazuje się, że jest potrzeba, żeby gdzieś tam zmienić przebieg sieci, czy też dobudować jakiś wysięgnik. Natomiast w tym zadaniu poruszamy się tylko w obrębie Przyjma i tylko w obszarze w aglomeracji, gdyż na ten obszar mamy dofinansowanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Moćko. Ja mam takie dwa właściwie pytania. Kiedy jest zakończenie tego etapu Bobrza, szczególnie wodociągu, bo no, jest na takim etapie, że nie wiemy. Mieszkańcy się pytają, jak będą przełączać, czy oni to mają robić w własnym zakresie, czy no bo jest wyprowadzone jakieś tam czaso, ileś tam metrów tego przyłącza i co dalej? Bo mają, to jest PE. Tam jest dalej, mają i ocynkiem i różnymi rzeczami. Jak to później będzie łączone? Bo przełączą wodociąg, rozumiem, i co zostanie dalej? Co ci ludzie mają dalej robić? Bo dla mnie to jest, na tym etapie już powinno być spotkanie z mieszkańcami i poinformować ich, co będzie, co mają do ich zadań robienia. To jest jedno. Drugie, no tak patrzę, przejeżdżam tam i przeraża mnie pewna sytuacja. Pobocza są tak zanieżone, doły. Dlaczego firma wykonująca nie uzupełnia na bieżąco tych, rozumiem, że jeszcze nie było odbioru, dlaczego nie uzupełnia tych ubytków? Tam jest naprawdę, na kilometrowym odcinku to jest strach jechać. To ja może odpowiem, a ewentualnie później na koniec jeszcze poproszę o doprecyzowanie szczegółów przez panią kierownik. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej powiedziałem, trwają odbiory, trwa przegląd sieci kanalizacyjnej i również prac porządkowych, także inwestycja jest w trakcie. Oczywiście, że tak powiem, jeśli są uwagi ze strony radnych czy też mieszkańców, one oczywiście są uwzględniane. Natomiast miejmy na uwadze, że inwestycja nie jest zakończona, także to jest też ten moment, kiedy Państwo macie jakąś wiedzę, że coś zostało, że tak powiem,
źle wykonane, czy jakieś prace odtworzeniowe nie zostały zrealizowane, aby na mnie zgłosić. Natomiast ja też uspokajam, że w większości prace porządkowe dopiero się rozpoczynają, gdyż główne ciągi, czy to kanalizacyjne, czy wodociągowe, dopiero co zostały zakończone. Natomiast wracając do pierwszego zagadnienia, które dotyczyło przyłączy wodociągowych, to wszyscy mieszkańcy, którzy mają zapytania, jak to będzie wyglądało, od nas taką informację uzyskują. Tak też zostało przedstawione już kiedyś na komisji. Tutaj po stronie gminy jest wybudowanie wysięgnika, natomiast pamiętajmy cały czas, czym jest sieć kanalizacyjna, a czym jest sieć, czy to kanalizacyjna, czy wodociągowa, a czym jest przyłącze. I tutaj też przypomnę, że przyłącze jest to, że tak powiem, część sieci, która jest po stronie mieszkańca, także obowiązek wybudowania, sfinansowania, czy też przebudowy spoczywa na właścicielu nieruchomości. Natomiast ta przepinka po stronie gminy oczywiście będzie. Natomiast no, jeśli będą jakieś problemy, to na bieżąco wykonawca z mieszkańcami, czy przy udziale Urzędu Gminy, inspektora będzie wyjaśniał. Natomiast co do samych może już technicznych rozwiązań co do przełączenia, to poprosiłbym o rozszerzenie tego zagadnienia przez panią kierownik. W zakresie przepinek w wodociągu, no tutaj nie ma jednego sposobu przepięcia każdej nieruchomości. Tak jak pan radny powiedział, niektóre przyłącza są wykonane z żeliwa, niektóre z PCV i są bardzo różnej średnicy. Przy każdej posesji, niezależnie od tego, na jakiej głębokości, czy też w jaki sposób jest wpięty obecnie mieszkaniec do sieci, każda ta nieruchomość zostanie przez firmę połączona z nowo wybudowaną siecią. Nie jest to, nie będzie to może inaczej skutkowało koniecznością jakiegokolwiek ingerencji przez mieszkańca. Firma będzie musiała każdorazowo wejść na teren mieszkańca, bądź w poboczu tak naprawdę, bo w poboczu chcemy, żeby te przepinki miały miejsce, jeśli jest taka możliwość. Jeśli będzie przyłącze kruche miało jakiekolwiek problemy, jeśli pojawią się problemy na etapie przepinki, wówczas firma wykonująca tą przepinkę będzie musiała wejść na teren mieszkańca. Natomiast założenie jest takie, że wszelkie przełączenia będą wiązały się z maksymalnie jednodniowym brakiem dostępu do wody dla każdego mieszkańca i przepięcie będzie następowało w pasie drogowym. Mikrofon, panie radny. Połączenia i przepięcia będzie to warunkować, musi być zasuwą, no bo jakie będzie? W każdym wysięgniku jest przewidziana zasuwa. No dobrze, ale kto będzie to finansował? Bo to trzeba mieszkańcom powiedzieć, czy oni mają co kupić i jaką, czy 40, czy 50, bo to... No mówię, że gmina będzie kupować zasuwy? Każdy, tak. Na każdym przyłączu, na każdym wysięgniku jest przewidziana zasuwa. No to rozumiem. Bo to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Bożena Morzejewska. Jak już zaczęliśmy temat zakańczania powoli tej inwestycji, jeżeli chodzi o kanalizację w Ćmińsku i w Bobrzy, mam pytanie dosyć istotne. Czy firma, która już jest na etapie, mówię, prac odtworzeniowych, czy ma zamiar i w jakim stanie zostawi drogi, które mieliśmy do tej pory w miarę utwardzone, czyli ulica Jesionowa, ulica Wodna, gdzie jest najgorsza w tej chwili sytuacja, bo na Wodnej to już jest w tej chwili pieszo nawet nie można przejść, i ulica Pod Glinie najważniejsze. I czy będzie firma ewentualnie odtwarzała te miejsca? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Sobczyk. Może nie z pytaniem, a w sprawie tego konkursu Włodarz Gmina Wiejska powyżej 5000 mieszkańców. No chciałbym tu pogratulować wójtowi tego wyróżnienia. Wójt tutaj chyba przez skromność scedował trochę to wyróżnienie na pracowników, na jednostki gminy, na radnych, na sołtysów,
ale wszyscy wiemy, że główne decyzje zapadają u wójta, podejmuje wójt, wójt za to odpowiada i wójt był oceniany. Także jeszcze raz gratuluję serdecznie. To tak skromnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jan Ryczyński. Ja mam jeszcze pytanie do punktu podpisanej umowy. Tam, że jest zmiana organizacji ruchu, to też dotyczy ulicy Światełek, czy tylko... Też Światełek, tak. Tam progi zwalniające będą. Progi zwalniające? Progi zwalniające będą. Też, tak. A jeszcze jedno pytanie dotyczące kanalizacji, bo miał być ogłoszony przetarg na Wyrębek, Kobylaki i Przyjmu. A co się stało z Kobylakami i Wyrębą, że nie jest ogłoszony przetarg? Tak, tutaj, szanowni państwo, są to dwa zadania, także pierwotnie planowaliśmy ogłoszenie postępowania przetargowego na zadanie trzecie i czwarte w tym samym czasie, natomiast ze względów finansowych i ekonomicznych doszliśmy do wniosku, że po pierwsze wartałoby, aby tą inwestycję rozłożyć na dłuższy okres, aniżeli kwiecień roku 2022, czyli termin, do którego zobowiązuje nas dofinansowanie. Dlatego też prowadziliśmy rozmowy, osobiście prowadziłem takie rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, aby po pierwsze ten termin wydłużyć i po drugie, aby zwiększyć dofinansowanie. I tutaj też na komisji wyjaśniałem, że takie rozmowy zostały już przeprowadzone. Wstępną akceptację co do samego terminu mamy, co do kwoty decyzje jeszcze zapadną i dopiero po akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego co do samego terminu realizacji, jak i dofinansowania, wtedy też ogłosimy postępowanie przetargowe, także to zadanie nie jest zagrożone, natomiast będzie no niestety troszkę później od trójki realizowane. Jeszcze mam pytanie do pani Kozieł. Czy pani wczoraj była na objeździe ulicy Parkowej? Czy podjęła pani decyzję, czy ta ulica będzie naprawiana, czy nie? Tak, byłam, już jest naprawiona. Jaka decyzja, czy będzie naprawiana, czy nie? Już jest naprawiona. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wiesław Tokar. Dziękuję. Ja chciałem zapytać, czy jest już jakiś termin bliższy na budowę ulicy Skalistej? Czy jest jakiś harmonogram plus, minus? Dziękuję. Na komisji już wiem. Sorry, przepraszam, przedmiar, nie byłem na komisji, dlatego dopytuję. Przedmiar jest opracowywany przez firmę zewnętrzną i planowane przekazanie tego przedmiaru jest na połowę lipca, jeśli dobrze pamiętam. Wobec powyższego po tym terminie będziemy przygotowywać dokumentację przetargową. Czy jest możliwe, że w tym roku ta droga będzie? Założenie jest, że tak. Założenie tak, tylko czy to będzie, bo... Jest to możliwe do wykonania cały czas. Proszę być spokojnym. Trzymam za słowo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Karczewski. Witam. Ja na początek do pana wójta mam prośbę, że jak będzie w moim terenie Bobrza, Porzecze, część Przyjma, żebym był informowany na temat pana wizyt, łącznie chodzi o kanalizację, wodę, o inne inwestycje. No w tym temacie tyle. Jeżeli pan po prostu nie ma czasu, to proszę kogoś wydzielić. Z każdą wizytą, którą pan jest, tyczy się naszych inwestycji i tak dalej, chcę być informowany za każdym razem. Może być to mailowo, telefonicznie. Po prostu chcę uczestniczyć w wszystkich wizytach na naszym terenie, ponieważ po części odpowiadam za ten teren. Chcę być na bieżąco wszystkich spraw. To jest pierwsza prośba. Druga sprawa odnośnie kanalizacji i wody. Prosiłbym pod koniec inwestycji na odtworzenie poboczy. Tu pan Zdzichu już w międzyczasie się wtrącił w tym temacie, ponieważ może nawet na bieżąco dobrze byłoby to robić, bo są w niektórych miejscach bardzo duże wyrwy.
No może to skutkować jakimś nieprzyjemnym wypadkiem, nawet przypadkiem. Uważam, że powinniśmy temu zapobiec. Kolejny temat. Miały być do końca miesiąca tworzone wjazdy na ulicy Staszica odnośnie sfrezowanych asfaltów i tak dalej. Większość jest zrobiona, ale pozostało bodajże chyba 2 czy 3 posesje, żeby to uwzględnić, bo po prostu mieszkańcy się no dochodzą tam w jakiś sposób po prostu z tymi wykonawcami. Kolejny temat odnośnie koszenia traw. Fajnie, że to ruszyło w miarę wcześnie w tym roku. Chciałbym zaapelować, żeby place zabaw, tereny zabytkowe, dosyć takie często odwiedzane tereny były koszone przynajmniej 3 razy w roku, jeżeli to wymaga, prawda? Bo w zeszłym roku był trochę z tym problem. Mieliśmy trawę półmetrową na przykład na terenie zakładu wielkopiecowego, a jak się przejeżdżało chociażby przez Zagnańsk koło Huty, wyglądało to jakby to było koszone co miesiąc. Także to jest nasza wizytówka. Chodzi też o bezpieczeństwo dzieci. Mówimy o Ćmińsku. Też był trochę zaniedbany ten plac w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to ładniej wyglądało i bardzo proszę na to zwracać uwagę. Dodatkowo, jak już jestem na placu zabaw w Ćmińsku, jak wiemy, plac zabaw ma dosyć spory teren. Osobiście chodzę tam z dziećmi. Mieszkańcy, większość to są mamy tak naprawdę na tym placu zabaw z dziećmi, proszą o zainstalowanie jakichś dodatkowych urządzeń, bo tak naprawdę ten plac zabaw odpowiada za połowę gminy. Jest tam bardzo dużo ludzi, przychodzi, mamy tak naprawdę 3 czy 4 urządzenia. Mieszkańcy naprawdę oczekują, żeby cokolwiek dorzucać w miarę sukcesywnie i zwracać uwagę na awarię, bo ten plac zabaw już ma trochę czasu i tam czasami się wystają jakieś gwoździe, żeby to po prostu monitorować przez zakład może komunalny, może w ten sposób. Jeszcze co my tutaj mamy? Aha. Rozmawiałem w sprawie drogi powiatowej Bobrzy. Mamy tam taki teren nieuwzględniony odnośnie asfaltu, który będzie prowadzony łącznie z nitką chodnikową na temat zatoczki przy zjazdu w drogę Staszica. Tam dawniej był położony asfalt, to znaczy asfalt, bruk, nie wiem jak to nazwać. Teraz nam powstaje duży obiekt rekreacyjny u pana Łukasza Bartosa. Będą tam przyjeżdżali ludzie z całej Polski, jak i do zakładu wielkopiecowego. Dobrze by było pomyśleć, żeby zrobić tam zawrotkę dla autokarów chociażby, bo będzie problem, na tą chwilę most jest jakby mało przejezdny dla większych pojazdów. Nie mają te samochody gdzie zawrócić. Myślę, że idealne miejsce jest tam, żeby stworzyć właśnie zawrotkę, może nawet z jakąś wiatą taką na poboczu przystankową dla przyjezdnych. Myślę, że przy tej dużej inwestycji można by to połączyć w jedno przy praktycznie minimalnym nakładzie finansowym. Kwestia po prostu wcześniej uwzględnienia, nie wiem, w jakichś planach może. I podbudowa jest, kwestia zrobienia jest przepustu, która woda spływa jakby z wyższych gruntów i położenie tam dosłownie 60 metrów nakładki asfaltowej. To w sumie tyle. I chciałbym się dopytać tylko, jak wygląda sytuacja mostu, drugiego mostu, czy już była jakaś robiona interwencja w tym temacie. Dziękuję. Została zlecona ekspertyza techniczna tego mostu i opracowanie projektu na cały ten odcinek. Nie pamiętam dokładnie, jaki tam termin opracowania tego był i czy ta dokumentacja już do nas trafiła, czy też nie. Także bardzo proszę po sesji ewentualnie podejść, to wtedy udzielę informacji. To znaczy ekspertyza już jest i pani nie pamięta? Nie pamiętamy, czy już projekt jest z ekspertyzą u nas, czy jeszcze nie. Bo konsultacje na pewno były, ale nie jestem w stanie przypomnieć, już dokumentacja do nas trafiła. Okej, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Ja w związku z wypowiedzią pana radnego na temat placu zabaw w Ćmińsku przy kościele jak najbardziej
ma pan w 100% rację. W zeszłym roku, jeżeli chodzi o wykaszanie również, w zeszłym roku no nie udało się doprowadzić. Przesada, że tam było pół metra wysokości, tam był metr wysokości w niektórych miejscach trawy. W tym roku udało się z funduszu sołeckiego wygospodarować pieniądze na trzecie wykaszanie. Chociaż mówię, tak jak pan radny tu powiedział, takie miejsce jak place zabaw w murze oporowym, faktycznie wizytówka naszej gminy powinny być koszone co najmniej 3 razy, 4 razy w roku, nie 2 razy. To są miejsca, gdzie się spotykają dzieci, gdzie przychodzą rodzice i to jest właśnie wizytówka naszej gminy. Natomiast jeżeli chodzi o doposażenie placu zabaw w Ćmisku, jak najbardziej. Te również popieram w 100%, zresztą kilka razy tutaj już wspominałam. To, co było zrobione ponad 10 lat temu, gdzieś 12 lat temu, tak jest do tej pory. To, co się udało jeszcze z Funduszu Sołeckiego tam doposażyć w sprzęt taki siłownie zewnętrzne, plus do tego to jedno urządzenie, które udało się wygrać konkurs w starostwie ogłaszany, to akurat indywidualnie. Ja startowałam jako sołtys, udało się, zamontowane jest. Natomiast jeżeli chodzi o doposażenie z ramienia gminy, no niestety wygląda to tak, jak wygląda. Aczkolwiek naprawdę by się przydało nie tylko przy Kostomłotach, przy Miedzianej Górze, ale tam również. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Ryczyński. Ja tak może z innej strony. Ja chciałbym podziękować dla pana wójta, dla pana Dudka za pięknie posprzątany plac zabaw, wykoszoną trawę, doprowadzenie do porządku placu zabaw. Dzieci są zadowolone, rodzice również. Dziękuję. Plac zabaw na światełku. No właśnie też. W Miedzianej Górze było 30 centymetrów trawy, bo mierzyłem, także. Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? No w ogóle już. Proszę bardzo. Może tak, po kolei. Pani radna Anna Zapała-Śledź, proszę bardzo. Ja chciałam się zapytać odnośnie tych fotopułapek na Górze Janowej. Czy one już są zamontowane i czy by można było wstawić jakieś znaki, że teren jest monitorowany? Całkiem niedawno ktoś mi przesłał filmik, gdzie jedna osoba niszczy ten teren. Nie dość, że niszczy, to jeszcze udostępnia to sama, pokazując innym, że tak można. Nie chodzi mi o to, żeby komuś tam karę dać czy tak dalej, ale chciałabym, żeby oni wiedzieli, że już jest ten teren monitorowany, jeżeli jest monitorowany. I żeby no, po prostu już tego nie robili, tak? Drugie pytanie odnośnie przetargu na oświetlenie. Czy już ten przetarg się odbył, czy może nie odbył, ale kiedy będzie udostępniony? I dwie rzeczy jeszcze do pana prezesa i do pani kierownik odnośnie tych rowów na ulicy Świętego Jana, co rozmawialiśmy wcześniej. Moja prośba jest taka dosyć duża, aby udrożnić te rowy, to znaczy najpierw wykosić, później udrożnić, zobaczyć, co się tam dzieje, ponieważ tam są kratki zamontowane, ale te kratki w ogóle już nawet nie widać ich. Tam jest teren bardzo podmokły, ziemia się obsypuje. Ja już w tamtym roku też o tym mówiłam i no nic nie zostało tam zrobione z tym. I druga rzecz, chodnik na ulicy Maciejówka, zaraz ta też rozmawiałam w tamtym roku. Samo lanie jakimś tam preparatem myślę, że nie zadziała. Raczej trzeba to po prostu czymś zeskrobać, bo w miejscach, gdzie ludzie mieszkają, to dbają o to. Natomiast tam, gdzie są pola, no to jest tak zarośnięte, że po prostu już w tej chwili to się nie da prawie przejść. Tak? Jest po prostu wąski rowek i tyle. Dobrze, to ja może odpowiem w kontekście zagadnienia dotyczącego fotopułapki. Ona została zakupiona już przed 2 tygodniami, natomiast dzisiaj została zamontowana. Państwu może też pokażę, mamy podgląd na bieżąco. Tutaj zgodnie z wnioskiem została zamontowana przy wjeździe na Górę Janową, w miejscu, gdzie jest szlaban. De facto zdawać by się mogło, że ten szlaban powinien uniemożliwić wjazd na tą górę osobom, które chcą tam czy jakiś sport motocrossowy
uprawiać czy też wywieźć śmieci. Natomiast no niestety tak się nie dzieje, ponieważ inwestycja twórcza no niestety chyba naszych mieszkańców nie zna granic i nic nie stało na przeszkodzie, aby kiedyś po prostu mieszkaniec przyjechał z jakimś szlifierką czy jakimś innym narzędziem, po prostu uciął ten kłódkę czy jakiś inny element i po prostu wjechał w tym miejscu. Natomiast no mam nadzieję, że ten proceder właśnie dzięki tej fotopułapce uda się wyeliminować. Czy ta tabliczka będzie dobrym rozwiązaniem? Można ją postawić, natomiast myślę, że nie trzeba. Po prostu niech, że tak powiem, ktoś pokusi się jeszcze raz o takie zachowanie i po prostu będziemy mieć to nagrane, a wtedy też oczywiście to nagranie przekażemy do policji, aby taką osobą się zajęła. Także fotopułapka jest mobilna, oczywiście w zależności od potrzeby będzie mogła być przestawiona, natomiast niech ona tam troszkę też postoi, bo sam montaż na pewno nie jest też łatwy, także tutaj ewentualnie jeśli będą jakieś wnioski, wiem, że już był wniosek, żeby w Ćmińsku przy placu zabaw ta fotopułapka się została postawiona, także na pewno ją tam za jakiś czas przeniesiemy, ale na chwilę jeszcze obecną, panie wójcie przy ulicy Kaczmarka, bo tam niedawno strażacy wysprzątali ten teren, natomiast z tego, co mieszkańcy mi zgłosili niedawno, w zeszłym tygodniu najprawdopodobniej ktoś znowu wysypał całą masę odpadów najróżniejszych. Więc to miejsce też proszę wpisać tam na listę i jeszcze miejsce tam na tej drodze wojewódzkiej od kopca w stronę cmentarza, ten taki martwy odcinek, który w tej chwili próbujemy przejąć. Tam też jest, było wysprzątane, natomiast przybywa świeżych, no na razie jeszcze niedużo, natomiast przybywa. Będziemy mieć to na opłacie, także oczywiście w zależności od potrzeby ta fotopułapka będzie pojawiała się w innych miejscach, aby też, że tak powiem, mieszkańcy nie mieli pewności, że jest tylko w Kostomotach, a w każdym innym miejscu mogą, że tak powiem, wyrzucać śmieci, czy też robić jakieś inne rzeczy niezgodne z prawem. Co do oświetlenia, postępowanie przetargowe jeszcze nie zostało ogłoszone. Planujemy, aby zostało ogłoszone w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam i ewentualnie też zachęcam Państwa do śledzenia platformy zakupowej gminy Miedziana Góra, gdzie ogłaszane są wszelkie postępowania, także zerkając na tą platformę też będziecie na bieżąco i takim wyznacznikiem też co do przetargów i czasu, w którym są opublikowane, jest właśnie plan postępowań, który znajduje się na BIP-ie Urzędu Gminy w zakładce zamówienia publiczne, także tam jest podział na kwartały i wskazane mniej więcej, kiedy dane postępowanie będzie ogłoszone. Natomiast kolejne zagadnienia to już były techniczne dotyczące rowu, tak, Świętego Jana, to ewentualnie prosiłbym panią kierownik. W okresie wakacyjnym planujemy tutaj oczyszczanie rowów w trakcie ewentualnie po koszeniach tutaj tych wiosennych i wówczas będą one realizowane na bieżąco kolejne rowy. Koszenia zostały rozpoczęte na terenie całej gminy. Wiadomo, że mamy sprzęt jeden, który kosi, mamy dwie kosiarki i jedzie tak jak co roku sukcesywnie. Mamy termin do końca czerwca i w tym terminie zostanie cały teren gminy wykoszony. A co z chodnikiem zarastającym? Szkoda chodnika, tak? No bo tak to on się niszczy w tej chwili. Zresztą sołtys może potwierdzić, że ludzie narzekają i... Ale to wszędzie, to nie tylko u państwa chodnik, państwa w miejscach, gdzie się nie... Ja myślę, że tam, gdzie... Bo u nas cały chodnik, nie to, że cały chodnik zarasta. U nas chodnik zarasta tylko tam, gdzie ludzie nie mieszkają, tak? I nie ma kto kosić oprócz tego, bo tak zazwyczaj każdy dba przed domem. Będą prowadzone prace w tym roku. To bardzo bym prosiła, żeby się przyjrzeć temu tak, chodnikowi tam u nas. Prace porządkowe będą prowadzone, natomiast z jakim skutkiem, efektem to... No tak samo jak zatoka autobusowa, to już tam i to już jest tragedia. To znaczy, no ja nie posiadam takiej wiedzy. Ja wiem, że jak wykosimy, to co wykosimy jest wykoszone. Wiadomo, że trawa odrasta, idą deszcze, trawa odrasta i tutaj trzeba by tak jak na podwórku stać cały czas z kosiarką i kosić. Natomiast idea jest taka, że teren gminy, rowy, przydrożne pobocza kosimy dwa razy w roku.
działki gminne, co niektóre zostały wytypowane do jednorazowego koszenia, jeżeli nie wymagają dwukrotnego koszenia. I tego się trzymamy. No i to i tak robimy. Skończyły, no teraz są deszcze, wiadomo, że ta trawa teraz coraz to lepiej rośnie, natomiast no my musimy jakąś kolejność utrzymać, żeby kosić po kolei teren całej gminy, żeby się w terminie ustalonym z Urzędem Gminy wyrobić do końca czerwca. No tutaj w kontekście terminu wykaszania generalnie pasy drogowe mamy dwukrotnie w ciągu roku przewidziane do wykoszenia w większości. Tutaj te pojedyncze terminy to są jakieś łąki. Natomiast w przypadku placu zabaw, o którym pani Modrzejewska mówiła, no to tam w tym roku przewidzieliśmy trzykrotne koszenie. Nie. Z funduszu sołeckiego to trzecie koszenie, tam było 1300 zł wyliczona kwota. To trudno mi powiedzieć, bo nie pamiętam jakie jest źródło finansowania, natomiast wiem, że jest trzykrotne. No, dlatego mówię, że z funduszu sołeckiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie było łatwo. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Ja troszeczkę inny temat chciałam poruszyć dzisiaj, dlatego że no, mamy ostatni numer Gazetki Miedziańskiej. Jest tu taki artykuł na temat klubu radnego. Wynika z niego, według mnie jednoznacznie, zresztą nie tylko według mnie, że w sumie w gminie to mamy tylko 5 radnych, którzy cokolwiek chcą dla własnych mieszkańców zrobić. I może tutaj takie wyrwane z kontekstu może, natomiast takie hasła, które są ciekawe. W grupie siła. Panie wójcie, jak rozpoczynała się ta nasza kadencja obecna, pamięta pan naszą rozmowę, no nie wiem, czy ze wszystkimi, ale ze mną. Mamy działać wspólnie dla dobra gminy. Tak było. No wydaje mi się, że tak. Tylko ci radni mają chęć pracy nad rozwojem gminy. I to jest tajemnicą sukcesu w sumie tej gminy, tak to z tego artykułu wynika. Też chcą, żeby gmina się rozwijała. Pozostali radni, czyli pan Rafał Micigolski, Marek Podsiadło, Marcin Karczewski, Anna Zapała-Śledź, Bożena Wychowanie, Sławomir Koził, Zdzisław Moćko, Dariusz Siwek, Bożena Modrzejewska. Nie chcemy rozwoju gminy, rozumiem. No bo tutaj tak jest zasugerowane, że tylko tych 5. Taki wniosek wynika z tego artykułu. Co tutaj jeszcze, że tych radnych łączy obszar działania. Obszar działania, czyli działamy tylko na obszarze, gdzie ci panowie są radnymi. No bo ich łączy obszar działania i tak w zasadzie, tak nam się wydaje w tej chwili, że na tym obszarze faktycznie coś się dzieje, natomiast na pozostałych obszarach, żeby cokolwiek zrobić, naprawdę jest trudno. Jednym z największych osiągnięć klubu radnych jest budowa żłobka. Panie wójcie, proszę sobie przypomnieć, kto głosował za tym, żeby żłobek powstał. Czy wszyscy głosowaliśmy, czy tylko piątka? Rozbudowa oświetlenia, remonty dróg, zakup paneli fotowoltaicznych. No wybaczcie, ale zakup paneli fotowoltaicznych to było w poprzedniej kadencji. To nie ta kadencja. Natomiast tego, co tu jeszcze jest napisane, że członkostwo w klubie daje mi możliwość szybszego reagowania na potrzeby moich mieszkańców. To są słowa jednego z członków. Członkostwo w klubie, czy w ogóle bycie radnym, bo nas mieszkańcy wybrali po to, żebyśmy działali dla dobra mieszkańców. Nie tylko z własnego terenu, ale z terenu pozostałych okręgów również. I na końcu, warto obserwować działalność klubu radnych i zgłaszać jego członkom bieżące problemy oraz inicjatywy. Czyli nam już mieszkańcy nie mają potrzeby zgłaszania bieżących problemów oraz inicjatyw. Nas jest 14. Panie wójcie, przeważnie głosowanie jest głosów za 14, nie 5. I to jest nie tylko moje zdanie,
ale podejrzewam, że to jest zdanie wszystkich pozostałych, czyli tej dziewiątki. Nie wiem, jeżeli ktoś myśli inaczej, to proszę się odezwać. Natomiast podstawowe zadanie członków klubu, to znaczy podstawowy obowiązek może członków klubu, to jest to, co według mnie w regulaminie takiego klubu nie powinno być: dyscyplina głosowania. Dyscyplina głosowania to obowiązuje może nie na tym szczeblu, czyli nie, dla mniej myślących można powiedzieć, że członkowie klubu nie muszą myśleć nawet, mają obowiązek dyscypliny głosowania. Panie wójcie, w czerwcu jest absolutorium. Za całą pana dotychczasową działalność, owszem, super, dużo się dzieje w naszej gminie. I jest to również pana zasługa, natomiast to jest zasługa również innych radnych, dlatego że my za tym głosujemy. Głosujemy za budżetem, głosujemy za inwestycjami. Naprawdę staramy się wysłuchiwać swoich mieszkańców, nie tylko jako sołtysi, ale jako radni również. Zgłaszamy problemy mieszkańców, wszyscy radni. Nie tylko radni z klubu radnego. Także takie jest moje zdanie na temat tego artykułu i to chciałam powiedzieć dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Podsiadło. Tam wjeżdżają ludzie z naszej gminy i to, co tu wójt powiedział, że tam przepiłowali kłódkę czy coś, to nie kto inny zrobił, tylko nasi. Kładami jeżdżą te same osoby. Tam jeżeli by ktoś tylko, kto zna te, bo kto zna tych mieszkańców, to wjeżdżają kładami, motorami ciągle te same osoby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Moćko. Ja chciałem też tu panią radną poprzeć, bo widzę, że pan wójt zawładnął tą gazetką, jakby to jego prywatna była. Jak patrzę na te testy i w ogóle ludzie mi zwracają uwagi, to jest troszeczkę nie fair. To jest nie fair. Ja myślę, że tak nie powinno być w ogóle na szczeblu gminy po uprawianej polityki, bo to dla mnie to jest polityka. To jest nie... Nie wiem, co wójt ma do nas i w ogóle jak nas wójt szanuje, bo ja to wiem, dla mnie to się wydaje, że pan wójt to nas normalnie lekceważy. Każdą uwagę, która mam, to albo się uśmiechem, albo po prostu jakąś kpiną się zbywa. Panie wójcie, naprawdę nie, ja już mam, powiem szczerze, dość tej arogancji pana wójta. I nie tylko wójta, pana wójta, wicewójta też. Działajmy to, bo myślę, że ludzie nas już tak źle postrzegają, że ja bym albo nie wiem, albo zrezygnuję, bo to nie może tak, taka współpraca nie może być. Ja może jeszcze dopowiem raz. Mieliśmy działać wspólnie. Staramy się działać wspólnie. Natomiast to, czy ktoś się zapisał do klubu radnego, czy ktoś się nie zapisał do klubu radnego, absolutnie nie powinno nikogo wykreślać z rozmów, tylko konkretnych rozmów, nie takich, że coś się sugeruje, ewentualnie jakąś lekką obietnicę, natomiast później wychodzi jak wychodzi. Na tych terenach praktycznie nie robi się w tej chwili nic. Oprócz kanalizacji, przynajmniej tak jak na moim terenie, oprócz kanalizacji w tej chwili nie dzieje się nic, mimo zgłaszania wielu problemów do gminy. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że no bardzo mi przykro, że w ogóle takie tematy są poruszane na sesji, no ale niestety podziały nikomu nie służą. Mam nadzieję, że każdy z nas ma głowę na karku i potrafi myśleć samodzielnie. No a cóż, teraz to już nie ma co płakać nad mlekiem i rozlanym, także mam nadzieję, że wszyscy jednak mimo wszystko ten wspólny język znajdziemy. Proszę bardzo, pan radny Marcin Karczewski. W sumie to miałem się nie odzywać. Ale jak tak słucham, a to mówię, zabiorę głos. Bo rzeczywiście tak obserwuję gazetkę i tu nasze relacje wspólne radnych i wyrosło nam tutaj takich trzech, nawet bym powiedział, muszkieterów.
I pytanie, czy oni mają jakieś profity z tego powodu, że są wszędzie zapraszani? Tu już były poruszane tematy odnośnie odbiorów, wizyt, gazowni, niegazowni. Pytanie, czy co za tym stoi? No bo śmie się domyślać. Czy może zatrudnienia w gminie, czy może w szkołach? Jak wiemy, część osób jest tu radnymi, ma rodziny w różnych miejscach pozatrudnianych. Można by się tu pod tym kątem troszkę skłonić, pomyśleć, przeanalizować. Nie powinno być tak, że są dzielone, część radnych jest odbierana inaczej, część jest słuchana, część jest niesłuchana. Wszystko, co tu było powiedziane słusznie. Zresztą pan wójt dzisiaj podczas składania jakby życzeń samorządowca powiedział, że spieramy się w słusznej sprawie. W sumie bardzo słuszna uwaga, panie wójcie, bo spieramy się, każdy jest z danego terenu, każdy dba o swój teren jak najlepiej może, tylko nie do końca jest słuchany. I z tym państwa zostawię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to panie wójcie, ja sobie pozwolę jeszcze wrócić, bo mi się przypomniało do tego sprawozdania za okres działalności między sesjami. Bo tam w jednym z tych punktów było podpisanie umowy na realizację tego oświetlenia na placu zabaw na ulicy Laskowej. Tam w którejś z tej umowie było i chciałem się zapytać, do kiedy to będzie zrealizowane. To nie jest umowa na oświetlenie, tylko na doposażenie. A, na doposażenie, to doposażenie, tak. Nie, no to już to to jest umowa na doposażenie w ramach środków z funduszu sołeckiego. Okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pani radna Bożena Wychowaniec. Ja jeszcze zapytam w sprawie wyłożonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra. Czy to dotyczy całej gminy, czy to dotyczy tylko miejscowości Kostomłoty, Miedziana Góra, które były wcześniej tam zgłaszane? Szanowni państwo, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczy całej gminy, także jest to dokument, który obejmuje począwszy od północy gminy Przyjmoć-Mis, a skończywszy na Kostomłotach pierwszych pod Kiecami. Także jest to dokument strategiczny, który wskazuje, że tak powiem, rozwój gminy i na podstawie tego dokumentu opracowywane są później kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Także zachęcam ewentualnie, abyście państwo również z tym dokumentem zapoznali się w tej sali konferencyjnej w każdym dniu do, jak powiedziałem, do 17 czerwca jest taka możliwość i ponadto również zostaną zorganizowane konsultacje, na których będzie urbanista, który ten dokument opracował. Wtedy też będzie możliwość, aby bardziej merytorycznie nad tym dokumentem porozmawiać i te konsultacje będą, już państwu mówię, zerkam tylko w swój kalendarz. One zostaną zorganizowane 15 czerwca, to jest wtorek od 9 do 15 godziny. 15 czerwca? Tak, to jest wtorek od 9 do 15 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy. Pierwotnie zaplanowaliśmy na te konsultacje jeden dzień, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to je przedłużymy, ponieważ też no nie mamy możliwości, aby w tej sali przyjąć większą ilość osób, dlatego będziemy chcieli jakoś to podzielić. Także jesteśmy otwarci elastycznie, jeśli będzie potrzeba. Kolejnego dnia również takie konsultacje się odbędą. Poruszane były tutaj tematy odtwarzania dróg. Moje pytanie, na ulicy Pańskiej, no jakie tam odtworzenie drogi, jak tam nigdy drogi nie było. Z tego co wiem, to wczoraj był tłuczeń czy coś tam wysypane. No powiem tak, moi mieszkańcy do radnej z innej miejscowości zgłosili z tym problemem, no ale w końcu służymy całej gminie, nie tylko swoim mieszkańcom. Moje pytanie, na tej ulicy Pańskiej rzekomo tłuczenie, czy jest kruszywo wysypane, tylko rzekomo nie w miejscach, gdzie faktycznie tam zalewało. Już to jest skończone uzupełnianie? Na ulicy Pańskiej w roli przypomnienia państwu, jak również na ulicach, ubytki kruszywem.
ubytki. Chciałbym, żeby to też wiedzieli, nie wysypywane kruszywo, bo wysypać i nie robimy nawierzchni po tym, co woda wymywa i zabiera cały czas na ulicy Pańskiej. I na ulicy Pańskiej w dniu dzisiejszym, bo w dniu wczorajszym tylko zostało troszeczkę wysypane. W dniu dzisiejszym były prowadzone prace i po konsultacji z gminą, z działem inwestycji, była decyzja, że jeszcze jeden mały samochód ma tam pojechać i jeszcze w tym miejscu, co ten pan wydzwaniał do chyba wszystkich, zostało to już dawno, dawno temu zrobione, do południa. Dziękuję panie prezydencie. Pytanie do pana wójta, czyli mam rozumieć, że tej drogi tam wykonawca kanalizacji nie będzie poprawiał? W takim zakresie, w jakim, że tak powiem, została ona uszkodzona przez wykonawcę na potrzeby budowy kanalizacji, to ma w obowiązku otworzyć i przywrócić do takiego stanu, w jakim ona była wcześniej. Rozumiem. Proszę bardzo. Znaczy, po ostatnim objeździe dróg byliśmy tam, pani kierowniczka też była, i żeśmy uzgodnili, że wykonawca to ma zrobić, bo on tego tylko przypruszył. Ta powinien lekko 10 centymetrów przykorytować i to utwardzić. No, ja myślę, że my jako z budżetu gminy nie powinniśmy dokładać, bo ta inwestycja była robiona chyba zimą. Prawdę tam wysypywanie czy uzupełnianie tego kruszywa, to i pani kierownik była i... Mówię, trzeba to wykorytować, no może nie głęboko, z 10 centymetrów i przysypać kamieniem i uwałować czy coś, bo inaczej to szkoda w ogóle jest pieniędzy. Szanowni państwo, musimy mieć na uwadze, że sypanie kruszywa na drogach gruntowych jest tylko i wyłącznie rozwiązaniem tymczasowym i ono, że tak powiem, problemu nie rozwiąże. W ubiegłym roku na wniosek tutaj państwa radnych czy też mieszkańców uwołowaliśmy to kruszywo walcem na ulicy Uroczej, chyba większość de facto dróg, gdzie to kruszywo było sypane. No i niestety to pokazało, że tak powiem, to wałowanie efekt ma mizerny w stosunku do nakładów finansowych, które na to rozwiązanie należało ponieść. To kruszywo utrzymało się troszkę dłużej, natomiast niewiele dłużej aniżeli przed tym wałowaniem. Dlatego musimy mieć na uwadze, że w naszej gminie niestety jest duży problem z drogami gruntowymi, bo dotychczas przyjęta polityka przejmowania dróg była polityką złą, gdyż w ślad za tym przejmowaniem dróg gminnych, dróg mieszkańców gruntowych nie szły inwestycje. I dzisiaj jesteśmy w momencie, gdy takich dróg jest 15. Ze strony mieszkańców każdej z dróg są wnioski, aby te drogi odtwarzać, remontować. W tym roku wyremontujemy 3 drogi. Jest to ulica Liryczna, jest to ulica Romantyczna, Skalista, plus planujemy odwodnić ulicę Działkową. Natomiast w przyszłym roku, jeśli tylko możliwości finansowe będą, będę chciał skupić się na kolejnych drogach, ponieważ jest to problem, który każdego roku po prostu wraca. I państwo dobrze o tym wiecie, że w momencie, kiedy przychodzi wiosna, kiedy jesteśmy już po roztopach, kiedy przychodzi jesień, kiedy jest deszczowo, te telefony do was, do sołtysów i do nas, do urzędu się po prostu rozdzwaniają i są to słuszne uwagi mieszkańców, gdyż my ich doskonale rozumiemy. Natomiast też państwo, myślę, że pamiętacie, jak wiele, że tak powiem, problemów dotychczas napotkaliśmy przy regulacji stanu prawnego, przy staraniach się o zewnętrzne dofinansowanie. To wszystko trwa, natomiast konsekwentnie będziemy, że tak powiem, te drogi remontować. W tym roku 3, w przyszłym kolejne 3 i myślę, że za jakiś czas, że tak powiem, siądziemy tutaj i powiemy sobie, że już temat dróg mamy załatwiony. W tym roku też ulica Szkolna, właśnie zerkam na pana radnego Sławka Kozła, przypomniała mi się Szkolna. Rozmawiamy też z mieszkańcami, żeby stan prawny tej drogi uregulować. Część mieszkańców zgodziła się oddać bezpłatnie nieruchomości, część mieszkańców, że tak powiem, rości sobie jakieś środki finansowe. To wszystko, że tak powiem, trwa. Te rozmowy są toczone, są to rzeczy, których państwo nie widzicie, mieszkańcy, ale one cały czas po prostu się toczą i one zmierzają ku temu, aby ta inwestycja jedna, druga czy trzecia powstała i została zrealizowana. Także tutaj państwa zapewniam, że konsekwentnie będziemy do tego dążyli, aby wszystkie drogi gruntowe w gminie Miedziana Góra wyremontować. Nie będą to drogi z projektami, z szeroką infrastrukturą, bo takiej potrzeby w większości dróg po prostu nie ma. Są to drogi osiedlowe, drogi ślepe, gdzie dojeżdżają tylko mieszkańcy, gdzie jest 20-50 domów, to nie ma potrzeby budowania szerokiej drogi z chodnikiem, z odwodnieniem i jeszcze z jakąś infrastrukturą. Wystarczy prosta nakładka asfaltowa na niewielkiej podbudowie i to temat po prostu załatwia i to będziemy chcieli robić w najbliższych latach.
To też, natomiast ja bym się ku temu nie upierał, bo jeśli dzisiaj mamy drogę, szanowni państwo, gruntową i tam nie ma odwodnienia i problem, że tak powiem, zalewania posesji nie występuje, to ja bym tutaj usilnie nie starał się, że tak powiem, budować tego odwodnienia, bo bardzo często po prostu nie ma miejsca na ten rów i w momencie, kiedy, że tak powiem, chcemy budować to odwodnienie, to przedłużamy sobie całą procedurę co najmniej rok, bo to jest pozwolenie wodnoprawne, to jest projekt i tak dalej, i tak dalej. Także ja państwa rozumiem, natomiast nie upierałbym się tak koniecznie przy tym odwodnieniu tych dróg, bo ja też troszkę, że tak powiem, zaciągnąłem opinii, podpytałem w innych samorządach, zobaczyłem i widzę też wyraźnie, państwo też możecie to sprawdzić, że budują samorządy drogi bez odwodnienia i to się sprawdza bardzo, bardzo dobrze i problem zalewania nie występuje. Odwodnienie ma tylko odwodnić drogę, tak? To nie jest równie odwadnia posesji mieszkańców. Także nawet jak zrobimy drogę bez odwodnienia, ona na spokojnie przez kilkanaście dobrych lat wytrzyma. A mieszkańcy będą usatysfakcjonowani, zadowoleni i my też będziemy mieć poczucie tego, że swoją pracę dobrze wykonaliśmy. Dziękuję. Znaczy ja nie wiem, czy panie wójcie aż kilkanaście lat, bo mamy przykład ulicy Ekologicznej, która nie ma odwodnienia, a 4 lata temu była robiona i ona się z powrotem nadaje do remontu. Bo kwestia technologii, ulica taki... Słoneczna, tak, ulica nie Słoneczna, tylko ulica Śliska. Znowu tam też nie mamy odwodnienia i znowu ta droga, myślę, tutaj ktoś z radnych, kto jest dłużej w Radzie Gminy może to poświadczyć, chyba już ponad 10 lat jest i sprawdza się bardzo dobrze. Także to jest, myślę, że po prostu kwestia... Kwestia podbudowy. Śliska częściowo jest odwodniona. Wszystko, że tak powiem, wymaga, uważam, indywidualnego rozpatrzenia. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Włączyłam mikrofonu. Czy jest możliwość, panie wójcie, żebyśmy my jako radni czy sołtysi spotkali się z panem, który opracowuje to studium, żeby ewentualnie nam przekazał jakieś takie podstawowe wiadomości, dlatego że im więcej my wiemy, tym mniejsze zamieszanie tutaj w gminie, jeżeli chodzi o wizyty mieszkańców. Bo wystarczy, że mieszkaniec zadzwoni do mnie czy do innego radnego, znamy temat, informujemy, nie muszą tu przychodzić. Myślę, że istnieje taka możliwość jak najbardziej, także prosiłbym, żebyście państwo ewentualnie zaproponowali 2 terminy, w których chcielibyście takie spotkanie zorganizować i my wtedy o tym spotkaniu poinformujemy urbanistę i on oczywiście będzie do państwa dyspozycji. Również sołtysi mile są na tym spotkaniu widziani. Jak najszybciej, w przyszłym tygodniu nawet pierwsze spotkanie mogłoby się odbyć, tylko że tak jak... Ale tu no ile, 2 godzinki byśmy tutaj byli? To już może po sesji państwo ustalcie i wskaźcie jakieś 2 daty, tak? I my oczywiście takie spotkanie zorganizujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Moćko. Mam jeszcze 2 kwestie. Jedną kwestię, którą rok temu zgłaszałem przy przeprowadzeniu kanału tłocznego z Porzecza na Ciosową, był po prostu zniszczony ten kawałek wału. Teraz po tych deszczach, po roku czasu, po prostu wygląda i ten wał jest zaniżony tak, że tam woda prawie, ludzie można przejeżdżać. Ja myślę, że najwyższy czas to otworzyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, powiem szczerze, jestem tak zniesmaczony sytuacją na ulicy Leśnej, że zaczęli tam mieszkańcy troszeczkę sprzątać, bo tam no, zwrócili ludzie mi uwagę też, że po inwestycji aż żal jak tam jadą tą drogą, tym chodnikiem i te śmiecie. Zaczęli, widzę, tam troszeczkę sprzątać, ale niestety ostatnio zauważyłem, że tam, gdzie zamknięta babra, szlaban wcześniej wysypują, wywożą reklamówki. Przeważnie to się dzieje chyba po giełdach. No, albo tam coś musimy zrobić, albo fotopułapki, bo naprawdę to jest przerażające. Coś trzeba zrobić, dlatego mówię, no jest już tyle mieszkańców z zewnątrz naszej gminy, mówi, no sołtys, no wstyd jest trochę, kurde, jechać. Piękna droga, połącznik jest do... posady do wielkiej kulturze. Każda ilość no. śmieci jest odbierana z posesji. Mówię, tak? Warto zainwestować. Nie, to trzeba samemu sobie zamontować, także tak. To jest przenośne.
My zakupiliśmy, szanowni państwo, fotopułapkę z panelem solarnym, także ono, ta fotopułapka nie wymaga żadnego przyłącza do energii elektrycznej czy też akumulatora, tylko sama, że tak powiem, ze słońca ten akumulator się ładuje. Także różne są rozwiązania, różne technologie. To temat daję pod rozwagę po prostu. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przepraszam, czy są jeszcze jakieś pytania? Ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Bożena Wychowaniec. Ja jeszcze tak może pokrótce, a może mamy głos z Miedzianej Góry, a może faktycznie jakimś artykułem, może poprośmy dzieci, żeby tworzyły jakieś fajne artykuły, bo tak fajnie o ochronie środowiska w konkursach piszą. Może to zwróci uwagę tych mieszkańców i faktycznie dotrze do nich bardziej. Na przykład w Głosie Miedzianej Góry, żeby taki artykuł na przykład się. Dlatego, że no przecież nikt tego bałaganu nam nie robi. No robimy to, robimy sami sobie i po prostu świadomość, no nie wiem. No, skoro nakład też gazetki jest taki, to w sumie jeden artykuł jakiś taki fajny może się pojawić, prawda? Też tak, szanowni państwo, my ten problem poruszamy każdego roku, czy to na łamach naszej gazetki, czy strony internetowej. Już w ostatnim wydaniu, jak państwo zobaczycie, znalazł się artykuł o inicjatywach, które zostały w naszej gminie zrealizowane. Są to akcje właśnie proekologiczne, które mają na celu uświadomić mieszkańców, jak ważna jest dbałość o środowisko poprzez sprzątanie śmieci. I również w tym najbliższym wydaniu Głosu Miedzianej Góry również będzie taki artykuł. Także my staramy się, tak jak tylko możemy, aby mieszkańców, może to duże słowo, no ale może dobre, umoralnić, tak? Bo uważam, że nie jest też w pełni moralne, aby, że tak powiem, zaśmiecać swoje podwórko, kiedy bardzo często w rowie czy w lesie spotykamy odpady, które są z naszych posesji odbierane. Także jaki sens jest, powiedzmy, jechać do lasu i to wyrzucać, kiedy wystarczy, że tak powiem, zapakować to worek i raz w miesiącu wystawić przed posesję. Mnie to po prostu bardzo dziwi i zdumiewa. Nie rozumiem tego zachowania, natomiast no będziemy na pewno starać się z tym walczyć, jak tylko możemy. Panie wójcie, taka propozycja, żeby w każdej gazetce, jeżeli już mamy te 3,5 tysiąca egzemplarzy, był jeden artykuł dotyczący śmiecenia w gminie i uświadamiania mieszkańców, że to niczemu dobremu nie służy, a drugi artykuł z powrotem o kulturze ściekowej, jeżeli chodzi o wrzucanie rzeczy, które nie powinny się znaleźć w kanalizacji. Tu się zgodzę, tu jest duży problem z tym, co znajduje się w kanałach studzienek. Ja może poprosiłbym pana prezesa, bo mieliśmy ostatnio też awarię w kostomotach pierwszych. Tak, i może pan prezes też państwu przekaże też, jaki jest problem, jak to wygląda, żebyście mieli świadomość tego i też starali się, tak powiem, przekazywać mieszkańcom, że no właśnie, kanalizacja to nie śmietnik, jak kiedyś, że tak powiem, powiedzieliśmy. Szanowni państwo, my zdjęcia przygotowujemy, będziemy chcieli na pewno przekazać tutaj do gminy, żeby poszedł artykuł zarówno na stronie gminnej, jak również w gazetce, ponieważ w Kostomłotach pierwszych w ostatnią sobotę powstała bardzo duża zastoina tłuszczy, której nie mogliśmy przebić w studniach. No, ścieki te wypłynęły mieszkańcom do niższych partii, piwnic i tak dalej. My ubolewamy nad tym, współczujemy, robimy wszystko, co możemy, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto, kiedy, co rzuci do kanalizacji. W tej chwili wzięliśmy firmę zewnętrzną do czyszczenia tego, ponieważ nasz sprzęt no nie nadaje się, jest za słaby. I około 3 taczek popiołu żeśmy wybrali, jak żeśmy zablokowali na ulicy Starowiejskiej przed zakrętem, przed przepompownią kanał. I to żeśmy wybrali około 3 taczek. Zdjęcia są, to wszystko jest i zostanie to pokazane. Dlatego też zawsze uczulamy. To są nasze koszty, nasze pieniądze i my za to wszyscy płacimy. To nie płaci zakład komunalny ze swoich pieniędzy, bo te pieniądze będą pochodziły od mieszkańców dalej, bo te pieniądze będą wliczone w taryfy. I jeżeli mieszkańcy w końcu nie uświadomią sobie, żeby tam nie wrzucać resztek rur, desek, popiołu, tłuszczy, no nie powiem tutaj już zwierząt i tak dalej, to taka sytuacja będzie trwała. No nie tak dawno, jak parę miesięcy temu mieliśmy na ulicy Kościelnej, wyjęliśmy resztki
No nie wiem, czy to była gęś, czy to była kaczka. Tak, świeża, niegotowana. No bo inaczej wygląda, inaczej śmierdzi, inaczej sklinuje rurę. I to też było fotografowane, też było przesyłane. Tylko że no chcemy już taki kompleksowy artykuł przygotować, żeby też mieszkańcy widzieli, ale no państwa rola też, żeby po prostu mówić tym mieszkańcom w koło, żeby tam nie wrzucali. No. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Podsiadło. Ale szanowni państwo, proszę jeszcze o spokój. Ten temat jest poruszony przez pana prezesa. Czy my na przykład mamy rozeznanie odnośnie ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy i właśnie, no nie chcę wymieniać, jakie warsztaty prowadzą, czy mają jakieś odstojniki, separatory, coś w tym rodzaju. To jest jedna sprawa. Druga, a no to dobrze, nie, proszę, jakby mógł odpowiedzieć pan. Przedsiębiorstwa, które powstają, jeżeli powstaje czy jakaś ubojnia, chociaż teraz nie, w ostatnich czasach nie powstają, czy jakaś myjnia, oni dostają w warunkach separatora na odpady, które oni produkują, na chemię na przykład, tak jak stacje paliw. I oni są zobligowani do opróżniania. Natomiast no my jako zakład nie mamy możliwości kontrolowania, czy oni te separatory opróżniają, czy nie. Te separatory są wbudowywane i jak są nowe, to wiadomo, że one w pełni są sprawne, w pełni funkcjonują. Ale miejmy też świadomość, że w znacznej części na terenie gminy sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez posesję, nie w pasach drogowych. I tu daje bardzo dużą możliwość wrzucenia tam do tych studzienek właśnie resztek. W tych miejscach, nie w miejscach, gdzie jest w ulicy, bo w ulicy nikt nie otworzy studzienki, tylko każdy otworzy studzienkę na swojej posesji. A do tak zwanej toalety też nikt nie wrzuci czegoś dużego. Musi otworzyć studzienkę i do tej studzienki wrzucić. I mamy takie informacje o przedsiębiorcach, i oni mają separatory, ale czy je opróżniają w 100% systematycznie? To znaczy, no nie wiem, czy tutaj, no tutaj należałoby chyba ochrona środowiska i czy nie wiem, czy WIOŚ, czy Wody Polskie. Różne rzeczy. Sufragańce płyną, także to opróżnianie to może na tym polega. No na pewno, no my sobie zdajemy sprawę, że właśnie płynie i tutaj Bobrzom, i Szufragańcem i tak dalej, no bo tu można wymieniać wszystkie te cieki wodne, no ale to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność ludzi i świadomość ludzi, że akurat tam wypuszczają, a nie zamówi sobie beczki i nie zapłaci te 200 czy 250 zł, nie opróżni i nie zostanie to zneutralizowane w taki sposób, w jaki powinno być zneutralizowane. Jeszcze kwestii tutaj tego porządkowania. Ja tu rozmawiałem z panem wójtem odnośnie, może my byśmy coś pokazali tej młodzieży i sami też się wzięli udział w jakimś sprzątaniu. Mnie się wydaje, że kiedyś takie były. Nie, no każde sołectwo powinno zorganizować. Kanały czyścić będziemy. Jak ja chciałam też pochwalić mieszkańców Kostomłotów Pierwszych, bo często się spotykam z tym, że nie dość, że dorośli mieszkańcy, ale biorą też dzieci i razem rodzinnie na przykład sprzątają Górę Janową, pod Górą Janową. Zresztą ostatnio nad dniem chyba do wójta było zgłaszane, żeby odebrać te śmieci. Tam jeden z mieszkańców dosyć dużo butelek nazbierał po panach. O, a sołtys, by zapłacił. No to jeszcze tu, to tego nie słyszałam, ale dobrze wiedzieć. Także ja muszę pochwalić tu mieszkańców naszych. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marcin Karczewski. Panie kierowniku, ja mam tylko jeszcze takie pytanko, bo kiedyś rozmawiałem z pana pracownikami. Zgłaszają problem tego typu, że macie za słabe WUKO. Dużo czasu im schodzi nad przepychaniem różnych takich cięższych tematów, tak to powiem.
I nie wiem, czy nie trzeba by się zastanowić właśnie nad mocniejszym urządzeniem, mając na względzie, że będziemy podłączać kolejne odcinki kanalizacji. I tutaj głównie chodzi o czas, no bo dzisiaj niestety koszty pracownika są dosyć wysokie, a jak schodzi nad czymś pół dnia, a jest tych osób dwie lub trzy czasami, to zawalamy inne sprawy. Także wiem, że to jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, ja nie jestem zorientowany w tym temacie, ale myślę, że coraz bardziej będzie trzeba się pochylić nad tym tematem. Panie radny, odpowiem. Taki sprzęt, o taki sprzęt walczyłem i walcz i chyba nam się uda, nie, nam się udało wywalczyć, ponieważ taki sprzęt został do projektu dopisany rozbudowy oczyszczalni. On jest albo na koniec tego roku zakup, albo na początek przyszłego roku. Niemniej jednak jest to sprzęt stacjonarny, ale jest to sprzęt już o takiej wydajności, ten sprzęt jest ponad 100 tysięcy i to tak sporo ponad 100 tysięcy. Tak, bo to trzeba zabudować na coś, tak. Tam jest tysiąc, no tak, ale tylko w taki sposób można było taki sprzęt wpisać i wykorzystać w tym programie. Dobra informacja, ale rozumiem, że on, można go nałożyć na jakieś auto i normalnie przetransportować. Tak, on będzie do nałożenia, tak, oczywiście. Super, dzięki. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Jurek. Ja chciałem powiedzieć tylko właśnie, bo tu pan kolega Podsiadło mówi o tym, żeby pokazali radni właśnie o młodzieży, o sprzątaniu. Ostatnio akcja Cukierek za papierek przerosła nawet moje oczekiwania. Dużo młodzieży wokół gminy i wokół tutaj naszego terenu z rodzicami zbierała te śmieci i myślę, że może częściej taką akcję zrobić właśnie i żeby więcej radnych się tutaj włączyło i myślę, że ta akcja by miała... Proszę? No właśnie. Panie Rafale, a kto o tym wiedział? Tak wprost zapytam. Bo wy tak lubicie się fotografować i wszystko robić, tylko nikt nie ma informacji na ten temat. No to ciężko... Wam jak mówię. Chciałem zainicjować i zobaczyć, jak ta akcja tutaj pobiegnie i czy będzie młodzież chętna. I moje oczekiwania, ta akcja przerosła właśnie, że dzieci tak chętnie podjeżdżały rowerami i tak samo rodzice. I nie ma żadnego tutaj problemu, żebyśmy tą akcję robili częściej. Raz na, nie wiem, pół roku, na trzy miesiące. I tak myślę, żeby to częściej robić. Na miesiąc a radni się złożą na cukierki. Właściwie a propos tej akcji, to są jeszcze ludzie, którym chyba ktoś zapomniał podziękować. To są właśnie pracownicy zakładu komunalnego, bez których raczej ta akcja chyba nie miałaby racji bytu, którzy to posprzątali wszystko. Także niech pan prezesie przekaże podziękowania. To ja jeszcze powiem, że są też mieszkańcy naszej gminy, którzy systematycznie sprzątają i też jakoś w głosie Miedzianej Góry nie widzę pochwał wobec tych osób, ale powiem inaczej. Akcja taka faktycznie na całą gminę, wszyscy my radni, myślę, że każdy z nas pójdzie i będzie sprzątał, a w ślad za nami pójdzie całe społeczeństwo albo chociaż połowę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Chciałam tylko powiedzieć, że sytuacja była dosyć dziwna, bo w ten sam dzień się widzieliśmy albo dzień wcześniej i nikt nam nic o tym nie powiedział. Nagle cyk, zdjęcie na internecie i powiem szczerze, ja byłam zawiedziona, bo jakbym wiedziała, to rzeczywiście też bym wzięła osobę od siebie, zwołałabym kogoś, pewnie te cukierki bym się dołożyła do nich. Więc chciałabym, żebyście następnym razem radni uwzględnili też nas, bo rzeczywiście akcja wam się udała i była bardzo fajna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Karczewski. Zachęcam pozostałych radnych do organizowania takich akcji podobnych. Nikogo nie blokujemy. Panie radny, niech pan się zgłosi, może tak. Marcin może tak samo posprzątać teren wokół zakładu wielkopiecowego. Marcin to sprząta cały czas teren wielkopiecowy. To właśnie teraz, panie przewodniczący, zabiorę głos, co prawda już zabrałem.
Tak jak mówię, cały czas nie mamy informacji, są cały czas pewne osoby premiowane, tak więc proszę o ogólne informacje na różnego typu akcji. Na pewno się przyłączymy. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak ja ad vocem, krótki komentarz. Po prostu proszę o więcej zaangażowania, bo argumenty, proszę mnie informować, proszę to, proszę tamto. Tu nikt nikogo nie informuje, tu, że tak powiem, każdy, kto jest zaangażowany, o wszystkim wie i ma świadomość tego, co się dzieje. A to, że tak powiem, pan dzisiaj na sesji wychodzi, mówi, że o tym nie wiedział, to jest tylko i wyłącznie pana ignorancja i nic więcej. Także proszę się tutaj, że tak powiem, nie kształtować obrazu siebie jako osoby, która, że tak powiem, od pewnych rzeczy informacji jest odsuwana, bo tak nie jest. Tu każdy, że tak powiem, ma takie same prawa. Panie wójcie, powiem tak. Pan ma obowiązek mnie informować i to sobie życzę po prostu, czy panu się podoba, czy nie. Bo ja mam wiedzieć, jak się pan wybiera do mnie na teren w sprawie kanalizacji i pan ustala sobie jakieś rzeczy. Po prostu mam wiedzieć i tyle. A poza tym, panie wójcie, no bardzo przepraszam, ale o tym, że ktoś jest o czymś nieinformowany, to ja to na ostatniej komisji dość, powiedzmy, dosadnie pan się wyraził, że jak pan czegoś nie wie, no to pan tego nie zrobi. Ja może zakończę w tym momencie tę dyskusję, bo to myślę, że do niczego nie prowadzi tutaj, że tak powiem, przeświadczenia, jakieś uprzedzenia co do poszczególnych osób, że tak powiem, biorą górę nad logicznymi argumentami, dlatego też myślę, że warto w tym momencie ten temat zakończyć. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Ja tylko chciałam tutaj panu radnemu Łukaszowi powiedzieć, że nawet sołtys wie o tym i razem chodzimy na Górę Janową, sprzątamy teren wokół kaplicy. Także to nie jest tak, że my czegoś tam nie robimy, tak? Ale spodobało mi się. Bardzo fajna akcja, szumna. Bardzo, bardzo, bardzo pani gratuluję właśnie, jeżeli chodzi właśnie o sprzątanie terenu. Akcja Cukierek za Opierek miała formę bardzo dynamiczną. Też nauczyciele szkół nam zarzucili, że poinformowali, żeśmy ich zbyt późno, żeby wszystkich uczniów poinformować. Następnym razem na pewno będzie więcej plakatów czy informacji o organizowaniu takiej akcji. Ale... do organizowania swoich inicjatyw, bo naprawdę mamy bardzo fajną młodzież, która się angażuje. Mamy młodzieżową radę gminy, która tak naprawdę nie została jeszcze zaangażowana w żaden sposób przez radę, a chcą działać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marek Podsiadło. Ja jak najbardziej jestem za aktywnić młodzież i chciałbym powiedzieć, żeby poszło podziękowanie tutaj z gminy dla Wolnej Strefy, dla Klubu Wolnej Strefy. Oni co roku sprzątają ulicę Świętojańską z puszek, z piwa i nie robi się tego wokół jakichś wielkich ceregieli. Co roku to robią bez żadnego przymuszania i dobrze by było, żeby im podziękować. I bez cukierków to robią. Dziękuję. Szanowni Państwo, akcja Cukierek za Papierek to nie były żadne ceregiele i otoczka, że tak powiem, medialna, to też, że tak powiem, nie było pod promocję. Chodzi przede wszystkim o to, aby pokazać społeczeństwu, że warto w takie inicjatywy się angażować i że młodzież jest chętna. Także to nie jest, że tak powiem, żadna promocja, chwalenie się, tylko również edukacja społeczeństwa. I nie żadne ceregiele, bo tutaj, że tak powiem, w tym momencie no, muszę zareagować na słowa pana radnego. Jeśli jest potrzeba, żeby również o inicjatywach wolnej strefy napisać, napiszemy wszelkie informacje, które do nas spływają, czy to ze Świetlic, z Wieskich, czy to z innych szkół organizacji. Zawsze, tak powiem, chętnie publikujemy i w przypadku Wolnej Strefy również tak się stanie. Z Wolną Strefą bardzo dobrze współpracujemy. Objąłem również patronatem jedno z wydarzeń, które będzie w naszej gminie organizowane przez pracowników Wolnej Strefy, także nie widzę żadnych przeciwwskazań. Natomiast chwaląc jednych, nie gańmy, że tak powiem, drugich, bo to, że tak powiem, nie ma najmniejszego sensu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Słuchajcie, chciałam tylko zauważyć, że od tego, że rozmawialiśmy, że śmiecą, brudzą, są źli i tak dalej, zatykają kanalizację, przeszliśmy do tego, że rzeczywiście jest mnóstwo tutaj u nas w gminie osób, które należy pochwalić, tak? Czyli Wolna Strefa, osoby koło kaplicy, co się zajmują,
Więc myślę, że możemy już ten temat na tym zakończyć i no i chyba takie pozytywne, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. Nie mam pytania, ale już zmieniając temat, chodzi mi o, wciąż muszę drążyć kanalizację, teraz zadanie, etap czwarty, no bo mieliśmy się rozliczyć do 20 roku ze względu na remonty, przebudowę, modernizację, oczyszczalnie. Mam pytanie, czy ten efekt ekologiczny, chodzi mi o liczbę podłączeń, czy już czy to uzyskaliśmy, no bo to prawdę mówiąc przy rozliczeniu bardzo ważny ten efekt ekologiczny jest. Ilość tych mieszkańców, która była objęta projektem, chodzi mi o zadanie czwarte, które już, jak mówię, w końcu 20 roku miało być rozliczone ze względu na rozbudowę oczyszczalni, zostało to przesunięty ten termin. Panie radny, szanowni państwo, no na tą chwilę ani zakład, ani gmina się nie przygotował na to posiedzenie z ilości, z efektywności. My jako zakład na bieżąco udzielamy informacji do gminy, ile przyłączy na danym terenie zostało, ile nieruchomości zostało one w okresie na danym terenie. Natomiast tutaj ja myślę, że można taką odpowiedź, musielibyśmy z panem Rafałem, pana Rafała poprosić i taką odpowiedź można. Ten termin był do 20 roku, to znaczy, że już jako koniec 20 roku byliśmy mieć, znaczy powinniśmy być przygotowani, chodzi mi, czy spełniamy, oczywiście mam nadzieję, że spełniamy efekt ekologiczny, panie wójcie. W przypadku czwórki ja też, no niestety tak jak prezes, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące wskaźników, natomiast myślę, że tak, ponieważ ten termin został wydłużony tylko i wyłącznie ze względu na możliwość pozyskania oszczędności na przebudowę oczyszczalni ścieków w Kostomotach, w ramach której doposażyliśmy ten obiekt w nowy sitopiaskownik i w urządzenie, które się nazywa, w kratę koszową, tak. Ja de facto, szanowni państwo, dzisiaj nawet miałem okazję być na oczyszczalni ścieków, gdzie trwały testy tych urządzeń, także w poniedziałek najprawdopodobniej odbiór techniczny kraty koszowej i nowego sitopiaskownika zakończy się. Zakładając, że podłączają mieszkańców z etapu piątego, mówimy, to nam wystarcza, tak? Chodzi o przepustowość oczyszczalni na stan dzisiejszy, po przebudowie. Przepustowość oczyszczalni na dzień dzisiejszy wystarcza po podłączeniu mieszkańców. Natomiast no, oczyszczalnia cały czas jest jeszcze niedoszacowana, jeszcze należy w trybie ciągłym podejmować tam inwestycje rozbudowy. My chcemy kolejny reaktor, ten, który został wyłączony z eksploatacji kilka, może kilkanaście lat temu, chcemy go też przygotować już teraz do przyjęcia ścieków kolejnych. Także no tyle chyba. A chciałem dopytać, a co z tym buforem, magazynem, który nam tam robi taką brudną robotę? Żeby zrobić magazyn. Panie radny, przypominam o... Jakiś kolektor miałby dowolany być. A chodzi o ten bufor, o taką retencję, wybudowanie takiej retencji. No, taka koncepcja była, natomiast po przeliczeniu ilości ścieków, która zmieściłaby się w ten bufor, stwierdziliśmy, że nie ma sensu inwestować, bo będzie to za mała ilość ścieków, którą zatrzymamy przed oczyszczalnią w stosunku do tego, co jest w stanie napłynąć w danych godzinach, bo to są tak zwane okresowe napływy, napływy poranne, wieczorne i tak dalej, albo po obfitych opadach deszczu. Natomiast tutaj rozważamy, nawet dzisiaj z panem wójtem rozmawialiśmy, musimy przemyśleć o dużym zbiorniku retencyjnym, nie o takim, który nam tam pomieści 70 czy 80 metrów sześciennych, tylko o takim, co nam pomieści 300 do 500 metrów sześciennych. Ale to cały czas nad tym też pracujemy i to, co powiedziałem, że cały czas ta oczyszczalnia będzie wymagała przy kolejnych rozbudowach no inwestycji, dofinansowania, a my pracujemy nad tym, żeby sukcesywnie rozbudować oczyszczalnię z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Jeszcze wykorzystując obecność pana prezesa, pytałem się ostatnio o te panele fotowoltaiczne na pompowniach, czy będą brane pod uwagę. Chodzi mi, no bo ta nasza energia, jak wiemy, z roku co rok drożeje. Chodzi o to, żeby te podwyżki tak nie uderzały po kieszeni mieszkańców, żeby te...
Do tej pory, szanowni państwo, po tamtej sesji Rady Gminy, na której państwo zwracaliście uwagę, pan Marcin, panie Darku, nie było możliwości jako przedsiębiorcy, tacy jak my, uzyskać żadnego dofinansowania. W ubiegłym tygodniu słyszałem, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia takie, czy dotacje, czy pożyczki umarzane tam 2,5% na koniec. I byłem już, rozmawiałem z panem Rafałem, który siedzi w tych wszystkich dotacjach. Prosiłem go, żeby zobaczył szczegółowo, czy my jako Zakład Gospodarki Komunalnej na oczyszczalnie ścieków, na ujęcie wody kwalifikujemy się, czy możemy złożyć taki wniosek. Te rozmowy są w trakcie, są prowadzone w tej chwili. To pan Rafał, poprosiłem go o pomoc, żeby zobaczył, sprawdził. Także czekam na odpowiedź. Bardzo dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej pytań, zamykamy punkt numer 15, przechodzimy do punktu numer 16. Serdecznie państwu dziękuję za udział w dzisiejszych obradach i zamykam 31. sesję Rady Gminy w Miedzianej Górze. Dziękuję bardzo.